ogólnie to mu bardzo współczuję. Bo jeszcze w golfie to przejadę. Siemano, z tej strony Marcin Szumiel. Po długiej przerwie witam was. Otóż jesteśmy aktualnie w Szczytnie. Lecimy spróbować pooglądać jakieś samochody, bo jest tu bardzo dużo ludzi. Ja nie mam VIP-owskiego wejścia, więc spróbuję jako widz, taki normalny, zobaczyć, czy uda mi się coś nagrać. Będzie trudne zadanie, ale spróbujemy sobie. Na to wydarzenie zaprosiło mnie Car Vertical, które zajmuje się oczywiście sprawdzaniem samochodów przed zakupem. Wpisujecie VIN i możecie sobie zakupić samochód, jeśli raport jest na przykład odpowiadający wam, waszym oczekiwaniom. Jak widzicie, jest właśnie tłum ludzi. Byście mogli zobaczyć, to widzicie tam Aventadora. Byście mogli zobaczyć, ale nie widzicie, bo to właśnie widzę ja. Główne głowy i karki. No, młodzież tam sobie wchodzi, jakoś radzi. Bliżej podejść się nie da. Oficjalnie zaprosiło mnie Car Vertical na to wydarzenie, za co dziękuję. Pojawiłem się. Muszę ich tylko teraz znaleźć. Do 14 mają być w Szczytnie tutaj wszyscy, więc mamy godzinę 13, a ja chyba lecę do Żabki, bo w sumie i tak nic nie widzę. Z moim wzrostem tak jest. Tu widać, tutaj fajnego zielonego Huracana w pierwszej wersji przed liftem. Udało mi się wejść tutaj na teren. Mogę podejść bliżej samochodów, zobaczyć więcej samochodów. Za mną możecie oglądać te samochody, które się tutaj przewijają. Jest kilka samochodów, którym powinniście się przyjrzeć. Jeszcze zaraz wam ogram to dokładniej, bo lepiej. Powiem wam, że jest to coś w stylu wystawy w muzeum, albo raczej wystawa najnowocześniejszych i najfajniejszych samochodów, które aktualnie chyba są na rynku. Jeśli dobrze pamiętam, Aventadory wszystkie wyszły z produkcji, a te, które były jako ostatnie egzemplarze, utonęły w oceanie, więc fajnie. Zobaczcie na to. V12. Ja pierdzielę. Ja wiem, że generalnie na filmie to nie wygląda jakoś super wszystko, bo na filmie wszystko jest bagatelizowane. Jakbyście tutaj stali na żywo, to byście się zastanawiali, w którą stronę patrzeć. No tak, tu mamy GTR-a, GTR-ka, 900 koni. Chłopaki mi powiedzieli, że 900 koni, super, wali ogniami. RS7, DeLorean z tymi znakomitymi drzwiami otwieranymi do góry. Tam jest NS, jeśli dobrze pamiętam. Porsche, M4, Ferrari. Dobra, ja się zamykam. Tutaj coś fajnego się dzieje. Thank you.
Ciekawie to wygląda. Ciekawe, czy przecieka po kilku latach. Ara, mam niespotykaną możliwość wchodzenia i patrzenia, co tam się dzieje, co się dzieje w Ursusie. W ciekawie okrojonym Ursusie. Get lucky. Dobra, jak to wygląda w tej chwili? No, mieści się trochę rzeczy. Zobaczymy, jak z tyłu to wygląda. Okay. Wpadłem do szczytnowego centrum gospodarczego. Słuchajcie, chciałem sobie kupić bułkę, a tu nadkręcił na... No nie rozumiem tego. No, ogólnie to mu bardzo współczuję. Bo jeszcze w golfie to przejadę. Ale on to musi mieć problem. Ty, patrzcie. Hi-Fi jedzie. Co jest? Czy to jest Meriva? Czy to jest Meriva? Jesteśmy na drugiej miejscówce. Już w Mikołajkach. Porobiłem kilka fotek, trochę nagrań, podzielę się z wami tym tutaj. No i co, no i tak właśnie mija tutaj dzień. Wszyscy sobie oglądają, można podejść do fur bardzo blisko. Ryzykownie, ale szanuję. No cóż, chyba to na dzisiaj wszystko. To zobaczę w następnym filmie, nie wiem kiedy. Mam przerwę. No i co, na razie.